nie skażono mi pracą w urzędach skarbowych, izba, w UKS. W moim życiu jeszcze brakowało ewakuacji sądu na dzisiaj. Czekałem na tą sprawę 16 lat. Czekam na tą sprawę, na finał 16 lat mojego życia. No i 10 minut brakowało do rozpoczęcia procesu. Ogłosili, a wszyscy musieli opuścić sąd. Z jakiej przyczyny, nie wiemy. No. Ja mogę tylko powiedzieć, no ogłosili chyba jakiś alarm. No. Trudno im powiedzieć. Na co pan liczy dzisiaj? Żeby się skończył mój koszmar po 16 latach. Żeby w końcu nastąpiła sprawiedliwość. Dlatego, że wyrok, jaki zapadł w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, dla mnie jest wyrokiem niedopuszczalnym. Dlaczego? Dlatego, że sąd, ogłaszając wyrok, zamiast zająć się postępowaniem odszkodowawczym i opinią biegłych, która była zlecona już przez ten sąd apelacyjny wcześniej, to Sąd Okręgowy zajął się ponownie weryfikacją mojej winy. Co zresztą przedstawił w dosyć szerokim, obszernym uzasadnieniu, nazywając mnie na nowo przestępcą. Dla sędziego umorzenie postępowania karnego po 10 latach jest tym, że to nie znaczy, że ja nie popełniłem przestępstwa, co dla mnie jest niedopuszczalne, dlatego że umorzenie i przedawnienie zarzutu uszczuplenia swojej podatku nastąpiło tylko i wyłącznie z winy prokuratury, która nie potrafiła przez 10 lat wnieść aktu oskarżenia, nie potrafiła przez 10 lat przedstawić dowodów. I na koniec wam powiem tylko tak, że powstaje takie pytanie, które zadał jakiś taki bardzo mądry prawnik. Powiedział tak, kto ma bronić praw obywatela w Polsce, skoro powołane do tego sądy same te prawa naruszają? Wymiar sprawiedliwości potrzebuje gruntownej przebudowy. Mówiłem to od 16 lat, kiedy wszedłem na salę sądową. Ja przeszedłem katorgę w sądach. Ja przeszedłem 16 lat życia zmarnowanego tylko dlatego, że komuś się nie spodobałem i chcieli mnie posprzątać. To ja mówię dzisiaj tak, ja miałem 38 lat, jak mnie zamykali, dzisiaj mam 54. Zmarnowałem najlepsze 16 lat życia. Żadne pieniądze tego nie oddadzą, żadne. Ja nie potrzebuję tutaj cudów od sądu, ja chcę tylko to, co mi zabrano.